W tym wideo opowiem Ci nieco o moich refleksjach. No, zbliża się koniec roku 2015. Ponad 5 lat już kręcę te filmiki i w zasadzie oparłem na nich swój marketing swojej firmy. Pierwszą rzeczą, którą uważam za niezbędną, jest konieczność nieustannej i powtarzam to jeszcze raz, nieustannej takiej ciągłej produkcji wartościowego materiału. Wierz mi, że przy każdym, nawet nieudanym filmiku nauczysz się czegoś nowego, a przede wszystkim tworząc, poszerzasz cały czas grono swoich wiernych widzów. I statystyki są nieubłagane, na moim kanale YouTube w tej chwili mam kilka razy więcej wyświetleń niż na wszystkie moje pozostałe strony internetowe. No nie muszę Ci powiedzieć, że kanał YouTube jest za darmo, za strony płacę jakieś dziwne pieniądze, od hostingu, po domeny, po jakiegoś człowieka, który te strony obsługuje. Natomiast jak już ludzie to obejrzą, potem przychodzą do przychodni, powołują się na te filmy, no pierwsze relacje w zasadzie zostały już nawiązane wcześniej, zanim jeszcze próg tej mojej przychodni przekroczyli. Druga sprawa, tak zwany perfekcjonizm. I o perfekcjonizmie, w sensie jego wady, mówiłem już kiedyś w innym filmiku. Dany projekt musi być wystarczająco dobry do obejrzenia, ale nie idealny, prawda? Nie robisz Titanica, a przypuszczam, że nawet Titanic miał jakieś tam deadline'y. Szkoda czasu na jakieś wieczne doskonalenie się, szukanie doskonałości, prawda? Nobody's perfect. A tutaj ludzie niecierpliwie czekają na Twoje newsy. Tym bardziej, że jeżeli pojawia się coś typu news, to naprawdę, kto pierwszy, ten lepszy. Wczorajszy news to już nikogo nie obchodzi. Inna sprawa, pokonywanie różnych trudności. Na pewno łatwiej Ci wymyśleć 1000 trudności, 1000 powodów, dlaczego filmiku nie nakręcić, niż po prostu zabrać się do roboty i coś zrobić. I te trudności to w zasadzie są najczęściej względne, wymagają jedynie jakiejś koncentracji, takiego zadaniowego podejścia do tematu. No i jest z reguły po kłopocie. Jak weszły transmisje na żywo, tak nawiasem mówiąc, fenomenalne do różnych kursów internetowych, możesz zebrać nawet 1 000 000 ludzi, jeżeli oczywiście masz taką listę. No, musiałem po prostu posiedzieć, nauczyć się czegoś nowego, przy okazji kupić jakąś tam kamerkę do broadcastów, mikrofon do broadcastów. Zresztą jest on tutaj cały czas. No, mija rok, a w chwili obecnej już sobie nie wyobrażam życia bez wirtualnych live eventów. Przedtem każdego tam szkoliłem indywidualnie na Skype'ie, teraz zbieram 30 ludzi i też szkolę. Tam było 30 godzin, czy nawet 30 parę. Prawda, dla 30 ludzi, a tutaj masz godzina, półtora. Jaka oszczędność czasu. No, podobnie było u mnie z ulepszaniem dźwięku. No, dźwięk był jaki był, prawda, szczególnie jak nagrywałem z kamer. Natomiast kupiłem jakiś internetowy kursik. Gościu dawał oczywiście jeszcze jako bonus soft pod tytułem Traction. No i po tym kursie zacząłem jakoś pewniej wykorzystywać możliwości zakupionego już dużo wcześniej sprzętu, prawda? Czyli jeżeli zakupisz tam jakiegoś Zooma H4n czy tam Zooma H6, to nie musisz go zaraz zmieniać na F8, tylko dlatego, że tamten kupiłeś rok temu. Czyli jak zauważyłeś, że siłą rzeczy przyszliśmy do jakiegoś ciągłego dokształcania się. Są tutaj dwa główne punkty, że tak powiem, dwa czułe punkty. Gadżety elektroniczne mają naprawdę w tej chwili cudowne możliwości i pewnie większość tych możliwości nie wykorzystujesz, bo nawet o tych możliwościach nie wiesz. Także warto pogłębić instrukcje obsługi, warto sięgnąć do jakichś tutoriali na YouTubie, jest tego pełno i naprawdę szkoda wywalać kupę kasy na coś nowego, kiedy często to samo masz na starym sprzęcie. Oczywiście, żebyś nie zrozumiał, że zniechęcam Cię do kupna nowych gadżetów. Drugie zagadnienie, no, jeżeli jako człowiek masz potrzebę doskonalenia się i robienia czegoś nowego, a szczególnie zarabiania na Twojej umiejętności kręcenia filmów, to zachęcam Cię do różnych jakichś kursów marketingowych.
No, uczciwie powiem, nie mam pojęcia o naszym krajowym, polskim rynku. Przygoda moja z internetem zaczęła się w języku angielskim. Według mnie to jest naprawdę skarbnica wiedzy, szczególnie jakieś tam jacyś Amerykanie różni, prawda? No i na przykład ostatnio dzięki udanemu wideo launchowi zrobionego metodą Lisy Sasewicz, takiej amerykańskiej Queen of Sales Conversion, no zafundowałem sobie prawie 3 tygodnie w Stanach i jeszcze się tak złożyło, że tydzień po tygodniu były dwa live eventy z miejscowymi guru, z tą Lisą Sasewicz i z Jeffem Walkerem. Kolejna ważna sprawa, rób naprawdę to, co lubisz lub jesteś jakimś ekspertem, i co rozwiązuje jakieś ludzkie problemy. Nie zajmuj się jakimiś tam sprawami super teoretycznymi. Ja skupiłem się na medycynie pracy i widzę po prostu z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, a już nie mówiąc o tym, z roku na rok, jak to przekłada się na stały rozwój mojej firmy. Wziąłem wcześniej inne projekty, natomiast w tej chwili jakieś nowe projekty biorę tylko wtedy, kiedy jest to zdecydowanym uzupełnieniem dla mojej podstawowej działalności, czyli wypromowałem jakąś lokalną szkółkę nauki jazdy, a oni zaczęli mi przysyłać kandydatów na badania, w międzyczasie badania podrożały z 50 zł na 200 zł cena urzędowa, czyli sytuacja korzystna dla obu stron, ja zarobię, oni mają przebadanych ludzi i to przebadaną większość ludzi, ponieważ dzięki filmikom kursantów im przybyło. No i niestety z tego powodu cierpi ten kanał, kanał wideo marketing. No, nie jestem dobry w testach najnowszego sprzętu, czy powiedzmy opowiadaniu o jakichś zaawansowanych strategiach, kiedy tak naprawdę większość moich widzów potrzebuje podstaw o nakręceniu pierwszego filmiku, no i w ogóle stania się obecnym w jakikolwiek sposób na YouTubie. No, problem ze sprzętem, nawet najlepsza kamera, nawet najlepszy jakiś rejestrator jest super hiper tylko dzisiaj, w tym sezonie, za rok będzie coś lepszego, firmy już gonią jak zwariowane, prześcigają się w najnowszej technologii, po prostu jest tego za dużo. No, jak będziesz chciał ciągle kupować, to po prostu nie nadążysz finansowo, nie wydolisz finansowo, no, ale tak szczerze mówiąc nie ma i takiej potrzeby. No ale jak trafię na jakiś ciekawy gadżet, to czasem się po prostu dam skusić. W tej chwili na przykład myślę o rejestratorze Zoom F8. No jeżeli już go kupię, bo tani nie jest, to na pewno zrobię z niego jakiś użytek, a przy okazji powstanie jakiś filmik. I reasumując to wszystko, YouTube powstał 10 lat temu, natomiast wideo marketing jest sprawą na tyle nową, że ciągle jeszcze warto zrobić hyc, wskoczyć na ten wagon, wskoczyć do tego pociągu. No, moje statyczne strony naprawdę tracą ruch na rzecz filmików, uważam to za rzecz naturalną. No, pewnie w ten sposób biblioteki są dzisiaj mniej popularne od telewizji, ponieważ ludzie sobie wolą coś tam pooglądać niż poczytać. Natomiast mówię, panda, pingwin, robię cuda na kiju przy tych stronach, już po prostu nie daję rady, idzie to wszystko w dół. Nikt nie chce czytać. Także technologia idzie do przodu w zastraszającym tempie, szczególnie w kierunku ułatwienia treści, tworzenia tej treści i szczególnie jak najszybszego wrzucenia jej do sieci, także wymówki nie masz. Już można to zrobić z jakiegoś iPhone'a, z jakiegoś tam Galaxy'ego czy innego. Natomiast jeżeli się odważyłeś tak jak ja, to pewnie już widzisz te wymierne korzyści, nie tylko finansowe, również wizerunkowe. Natomiast jeżeli nie zacząłeś, a potrzebujesz nieco inspiracji noworocznej, prawda, to musisz uwierzyć takiemu facetowi jak ja, no już po 50, ale który jeszcze 6 lat temu nie miał zielonego pojęcia, jak się zrobi zdjęcie aparatem cyfrowym, czy nawet jakimkolwiek innym, prawda? A w tej chwili ładnie kręcę filmiki jak ten. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.